54-letni Gary Leon Ridgway został skazany za zabójstwo 48 kobiet. To największy seryjny morderca w historii USA. Przyznał się do winy przed Sądem Najwyższym 5 listopada 2003 roku. Tego dnia wszelkie wątpliwości co do winy Ridgwaya zniknęły. Przyznał się do zamordowania 48 kobiet. Postanowił współpracować z prokuraturą. W zamian za uniknięcie kary śmierci ujawnił śledczym tożsamość wszystkich ofiar oraz miejsca, w których ukrył zwłoki. Panie Ridgway, czy przyznaje się pan do morderstwa pierwszego stopnia zapisanego w akcie oskarżenia i dotyczącego śmierci Wendy Lee Caulfield? Przyznaje się. Czy przyznaje się pan do morderstwa pierwszego stopnia zapisanego w akcie oskarżenia? Przyznaje się. Przyznaje się. Przyznaje się. To tak, jakby nie miał żadnych wyrzutów sumienia po tym, co zrobił. Zabił tyle kobiet, a nie pamiętał, kim były i jak wyglądały. Nie wierzę, że ktoś mógłby zabić tyle osób i ich nie pamiętać. Nie potrafili w to uwierzyć także krewni jego ofiar, zaproszeni, aby przemówić w sądzie, gdy Ridgway miał zostać skazany na dożywocie, bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Powiedziałeś, że wymazałeś z pamięci wszystkie kobiety, które zabiłeś. W naszej pamięci wciąż pozostały. Powiedziałeś, że nie miały dla ciebie żadnego znaczenia. Ale dla nas one znaczyły wszystko. Była matką, żoną, siostrą. Tęsknimy za nią. Gary Ridgway siedział na sali z kamienną twarzą, podczas gdy rodziny ofiar potępiały go i szydziły z niego. To zwierzę. Życzę mu długiego cierpienia i okrutnej śmierci. On pójdzie do piekła. Tam jest jego miejsce. Ale ta fasada obojętności pękła, gdy ojciec jednej z ofiar zaskoczył go sporą dawką życzliwości. Panie Ridgway, są tu ludzie, którzy pana nienawidzą. Ja nie jestem jednym z nich. Sprawił pan, że trudno mi sprostać temu, w co wierzę. Temu, co Bóg każe nam czynić, czyli przebaczać. Przebaczam panu. Wtedy Piotr zbliżył się do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy.